Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Michał, debiut w GSMP i od razu na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej. No tak, nie ukrywam, bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się. Auto się świetnie spisało, mimo że nie zdążyliśmy jeszcze go do końca ustawić i poruszać zawieszeniem, ale no naprawdę było bardzo szybkie, więc spróbujemy coś pozmieniać, jutro jeszcze przyspieszyć. Mówiłeś mi, że GSMP to było twoje marzenie, ale to jednak nie jest cel do końca. No nie, docelowo chcę jeździć w rajdach, czyli w RSMP, w klasie N-Open. No ale do tego celu potrzeba wyrobić licencję, czyli wyjeździć wyścigi, 6 wyścigów, no ale zdecydowałem się, że pojadę cały sezon już do końca wszystkie wyścigi górskie, z czego się bardzo cieszę. No w przyszłym roku rajdy okręgowe, kolejne punkty do licencji, do R-ki. Może uda się jeszcze pojechać jakiś rajd RSMP na koniec sezonu w przyszłym roku. Powiedz mi, podsumuj ten dzisiejszy dzień jako debiutant. Czy podoba Ci się cały klimat GSMP? No jak ten dzisiejszy wyścig? Klimat jest bardzo fajny, wszyscy ludzie są bardzo przychylni. Dzielą się troszeczkę wiedzą na temat trasy, na temat jakichś ustawień, więc bardzo przyjemnie. Trasa świetna, mocno rajdowa, więc no, jak dla mnie to bomba. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tyle, że jutro na pewno atak na Ostrego. No, spróbuję. Zobaczymy, co da jakieś ustawienie zawieszenia. Ostry bardzo szybko dzisiaj jechał, więc no, nie będzie to proste.